Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, witam was w kolejnym odcinku serii Roller Coaster Tycoon 3. Nie, zapadła noc. Słuchajcie, moi drodzy, na wstępie na dzień dobry, pograłem sobie troszeczkę tutaj, no bym powiedział wręcz, że dosyć długo. I słuchajcie, cóż się zrobiło? Spłaciłem pożyczkę, ale uwaga. Myślę, że będziemy musieli tą pożyczkę wziąć znowu, z bardzo prostej przyczyny. Jak wiadomo, mamy cele misji, tak? Dwie kolejki o emocjach, minimum 5. Więc będziemy musieli to zrobić. Jak sami widzicie, jeżeli chodzi o park, gości jest dosyć dużo. Ja tutaj porobiłem dodatkowe sklepy, żeby w jakikolwiek sposób tutaj ludzi zachęcić do tego, żeby oni, powiedzmy, na te mniejsze atrakcje tutaj przychodzili. Najbardziej denerwuje mnie jedna rzecz. What the fuck? Co oni tu robią? Czemu oni skaczą? Bez sensu. Tutaj chyba... O, coś jest nie tak. Czekajcie, przyspieszymy trochę, ale nie. Widzę, że ludzie się cieszą tutaj, więc jest dobrze, jeżeli chodzi o tą kolejkę. Są kolejki, na które ludzie w ogóle nie przychodzą. Ewentualnie jak już przychodzą, to są jakieś małe, pojedyncze przypadki. Dlatego też ja tutaj pozmniejszam trochę ceny i opłaty. Mam nadzieję, że to, powiedzmy, że przyciągnie trochę ludzi. No, ale chyba nie jest źle. Chociaż w sumie wiecie co, ja tutaj wszędzie tak na dobrą sprawę pozwiększałem ceny. Bardzo możliwe, że niepotrzebnie. Przez to właśnie może ludzie... Tutaj widzę, że cały czas jest kolejka. Tutaj też jest kolejka i tutaj też ludzie cały czas właściwie w kolejkach stoją. Tutaj możemy w sumie zmniejszyć. Powiedzmy, że dajmy opłatę za jednego. I dobra, przejdziemy, słuchajcie, do budowy roller coastera. Ja tutaj zmniejszę trochę czas. Tylko teraz tak, ten roller coaster to chyba wybudujemy sobie tutaj. O, zostały jeszcze fajerwerki po moich testach. Tak wiem, robiłem je bez was, ale... I też testowałem sobie basen, przez co możecie zobaczyć w moich wydatkach tutaj budowa przejażdżek, że jest zwrot. Zrobiłem basen, faktycznie przyciąga dużo osób, ale nie widzi mi się to w ogóle. W ogóle baseny mnie jakoś nie rajcują, więc nie będę ich po prostu tutaj w żaden sposób używał. Kolejka dzika mysz. O ile dobrze pamiętam, w tej kolejce dało radę wyciągnąć wskaźnik emocji i nawet mamy gotowe projekty, które tutaj już możemy postawić. Ale ja nie będę się tutaj, wiadomo o co chodzi, tak? Nie będę się tutaj bawił w jakieś podstawy, weźmiemy się po prostu do roboty i coś wybudujemy fajnego, mam nadzieję. Dobra. Musimy pamiętać o tym, żeby... A, tutaj się nie da zrobić tej kolejki w ten sposób. Ważne, żeby te emocje zrobić dosyć wysokie. Ale też, żeby nie przesadzić, o tym trzeba też pamiętać. Bo wiadomo, co się może stać, a już nieraz miałem takie motywy, że... A, czekajcie, bo tutaj mi już... O, zrobimy taką, powiedzmy... Oj, nie... Kurde, a tak, myślałem, że się uda. No cóż. Próbujemy zrobić beczkę. O, proszę. Tak, zrobimy raz. Czyli tutaj musiałem zrobić dwukrotnie. Wiecie, chcę to wszystko zrobić, tak jak wspominałem już nieraz, na jedno kopyto, żeby to wszystko było, powiedzmy, w jednym jakimś miejscu, żeby to fajnie, tak się wiecie, spirale i tak dalej, ale mam dziwne wrażenie, że tutaj coś nie podjedzie. W ogóle zapomniałem uruchomić kolejkę w formie testów i też zrobimy większą prędkość wyciągarki, przez co będziemy mogli tutaj sobie coś dobudowywać. No, kolejeczko, jedź. Pierw musimy zobaczyć, czy ona w ogóle podjedzie, czy jest tutaj, czy się nie zatrzyma, ale myślę, że nie. Tak, widzę, że bez większych... Mam pewne przypuszczenia, niestety takie dosyć porządne przypuszczenia, że będzie coś ultra ekstremalne, bo... Nie... Telefonie, milcz tam. No nie będę ukrywać, że...
Tutaj spowolnienie. O, fajnie, fajnie, fajnie. Tu się nam udało. To ewentualnie możemy zrobić podskok do góry w dół. Powiedzmy, zróbmy, że na bok. Nie skręt do przodu. Jestem ciekaw, czy kolejka tutaj da radę pętlę zrobić. O, czekajcie. Dała radę zrobić pętlę. Zrobię na razie, powiedzmy, że automatyczne zakończenie, bo i tak na dobrą sprawę kolejka nam tutaj dosyć... Albo dobra, nie róbmy automatycznego zakończenia, ja spróbuję zrobić samemu. Tutaj nie da rady. Spróbujmy zrobić... Ani jedno, ani drugie się nie da. A tutaj pętla jeszcze na koniec? Nie, bo to chyba nawet nie wyjdzie. I nie, chyba tylko na pewno. Spróbujmy może... O! Tutaj podjedzie jakoś kawałeczek. Podjechała na szczęście. I teraz możemy zrobić jeszcze tak. I na do widzenia możemy zrobić beczkę. Taką zakończającą i zróbmy zakończenie. Myślę, że bez problemu. Dobra. Kolejeczkę mamy wybudowaną. Teraz jest tylko kwestia, żeby zobaczyć, jaki będzie wynik. Mam co do tego pewne dosyć złe odczucia, bo w sumie tutaj troszeczkę rzeczy różnych narobiłem i może to nie wyjść dobrze. Kurna, wiedziałem, że będzie ultra ekstremalne. Oj, ja kochany, nie ogarniam tych kolejek tak bardzo. Nie wiem, chyba przestaniemy, słuchajcie, robić te takie spady straszne, bo bardzo możliwe, że to jest tutaj wszystko się opiera na tym i mam też takie przypuszczenia, że tak właśnie jest. I musimy tutaj to jakoś sobie ogarnąć. Więc nie przesadzajmy. Nie będę robić żadnych beczek. Po prostu niech sobie jeździ. Tutaj myślę, że... Albo czekajcie, wiecie co, zrobimy inaczej. Nie, bez łańcuchów chcę. No, jedziesz kolejko? Miło byłoby, jakbyś pojechała. Bo chcę zobaczyć, dokąd się tutaj rozpędzisz. I tutaj już możemy w sumie zrobić... A nie, tu musimy już zrobić łańcuch. Dobra. Tu się nadal zrobił łańcuch? No bez skitu. Nie wiem, zróbmy jedną beczkę. Fak, już poszedłem w teren. Złapała się na łańcuchy, dobrze. I tutaj myślę, że bez większych trudności to dojedzie. Dobrze. Chcę zobaczyć, dokąd podjedzie. Tutaj jeszcze podjedzie, ok. Dobra, zrobimy to tak. No masakra, naprawdę masakra jest z tymi kolejkami. Mam też dziwne przypuszczenie, że właśnie kolejka dzika mysz to jest ta kolejka, która ona jest troszeczkę taka średnia, jeśli mam być szczery. Ja ją zakończę, zobaczymy jak to wyjdzie na testach, bo jestem ciekaw. Wiecie, taką naprawdę z dupy super kolejkę nie będziemy tutaj kombinować aż tak bardzo. Miał trochę szybsza ta prędkość wyciągarki. Ale mam dziwne wrażenie. Zresztą zobaczymy, czy tutaj testy wykażą, że nie wiem, kolejka jest ultra ekstremalna, że jest do dupy. Czy zaraz zobaczymy. Emocje. Pewnie będą niskie. O, proszę, patrzcie. What the fuck? Taka prosta kolejka, takie wyniki? O, god damn it. Nie ogarniam tej gry tak bardzo. Naprawdę, czasem mam wrażenie, że... gra jest dla mnie tak niezrozumiała, bo wiecie, z reguły jak się patrzy nawet na tych filmach gdzieś, to te wielkie rollercoastery na tych, wiecie, są jakieś takie mega wielkie i
I w ogóle tutaj wystarczy takiego małego, że tak powiem... Dziękuję, tak. Co? Okej. Okay. Czyżby najkrótszy odcinek ever? A no tak, bo gości w parku miało być 500. Tak, a jak zrobiliśmy menadżera, to się udało. No dobrze. Patrzcie. Wiecie co, ja w sumie się cieszę, że zaoszczędziłem wam trochę czasu na tym jak tutaj budowałem, znaczy budowałem, jak tutaj zarządzałem parkiem w momencie, kiedy nie nagrywałem. Bo uwierzcie mi, że oszczędziłem wam bardzo dużo czasu. Ogólnie ja wiem, z godzinę, półtorej trzeba grać, żeby tutaj było spłacić ten kredyt. Jak widzicie, mamy rok 7, więc to też tutaj nie było no, łatwe do zrobienia. Czasu trzeba trochę poświęcić. No a cóż, na zakończenie no, przejedziemy się tą kolejką, tak? Bo nie mamy wyjścia. Nie ten wagonik, następny wagonik. Następny wagonik, kurde, nie kolejka, wagonik! Fuck this game, nienawidzę. Nie chcę tego, następny... Kamera, o, dobra, ale to nie jest to. Też nie jest to. Kurde. Poprzedni skład. O, czekajcie, teraz... No był już ten wagonik! On miał odjeżdżać. O, czekaj, no... I co? Czemu mi odjechał? Kurde! Ale chamstwo! A, to jest to, dobra. To powiedzmy, że nie wyjechaliśmy ze stacji, ale to jest jednak ten wagonik. Naprawdę, przeraża mnie to, że te kolejki są takie... małe. Można robić małe, a od razu wiecie, wyskakuje tam masa różnych emocji. No niezbyt mi się ta kolejka podoba. Jest króciutka bardzo. Mała i taka... No nie podoba mi się, ale no jak już ją zrobiłem, no to już niech zostanie, prawda? No już nie będę tutaj jakoś kombinował. Bo póki co tutaj widzę, że wszystkie kolejki są dosyć fajnie oblegane. Więc słuchajcie, no kolejny rozdział za nami. Krótko dzisiaj, krótko strasznie, kurczę, no nie spodziewałem się, że zakończę dwa naraz, no ale cóż. Dobra, słuchajcie, w następnym odcinku zaczynamy sobie następny scenariusz Skarb Narodów. Jak widzicie, będzie to swojego rodzaju zamek, w którym też na pewno na status narodowego skarbu. Może być ciekawie, tutaj jak widzicie, mamy jakąś atrakcję wodną. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także słuchajcie, no sorry, no tak wyszło. Tak wyszło. Nie spodziewałem się, że tak szybko zakończy ten rozdział. Także cóż, do usłyszenia w kolejnych materiałach z gry Roller Coaster Tycoon 3. Zawsze to mi się rymuje na koniec. Trzymajcie się. Cześć!